Film został stworzony w celach humorystycznych i nie ma na celu nikogo obrazić. Nie bierz go na poważnie. Ty, Jula, no nie wiem, ja chyba dzwonię do tego weta, bo on mi się strasznie nie podoba. No ja myślę, że to jest zbyt pilna sprawa, więc dzwoń szybko. Dobra. Halo? Halo, witam. Za ile pan Boguś mógłby u nas być? No, w sumie to za 15 minut mógłbym przyjechać. Za 15 minut? Tak? Dobra, dobra, to my czekamy na pana, bo strasznie mi się nie podoba poker, chyba, nie wiem, jakąś kolkę ma albo coś, bardzo dziwnie się zachowuje. No, dobra, to czekamy. Dobrze, to do zobaczenia. Ty, no Jula, nie ma go, ty. Miał być... Godzina już minęła. 45 minut temu. Co, dzwonisz po niego? Nie wiem, no pilna sprawa miała być, miał być szybko. Ty, no, no zobacz, no godzina minęła, ty. Obawiam się, że jeszcze poczekamy. 2 hours later. Jeszcze sobie zalecę po kawkę. 6 hours later. Nareszcie. Dobra, to co pani dolega na tego twojego konia? No ogólnie problem jest chyba ze zgniłymi strzałkami. Chciałabym, żeby pani zajrzała tutaj. Daj ruda. Musi pan... Ruda, daj nam. Dziegieć. Proszę stosować dziegieć. A nie lepiej znaleźć coś z siarczanym miedzi? Teraz dużo preparatów jest na tej bazie, to lepiej. Nie, proszę panią, ja koń zawsze stosowały dziegieć i był bardzo dobry. Dziegieć i dzieje się na wszystko. No, czy to się jeszcze pani no, chciałam jeszcze, żeby pani zwróciła uwagę, bo tutaj jest taka rana. I nie wiem, czy to trzeba czym to jakoś usmarować, czy... W ogóle mam dużo maści z jonami srebra i one myślę, że mogą pomóc, ale wolałam, żeby pani sprawdziła. Na moje oko będzie żywa, a może pani zrobić okład z babki lentecowatej i na ciepło pani gotuje. Przykłada pani 2 dni i koń będzie żył. Ale to trochę takie metody. No myślę, że teraz jest więcej preparatów, które szybciej pomogą te okłady. To... Na pewno sprawdzona? Sprawdzona. Oho, pani zobaczy. Piąta noga. Zobaczy pani. A wie pani, ile koń ma nóg? 4. Nie. 2 przednie, 2 tylne, 2 lewe i 2 prawe. A chłopaki? Czyli 8. No, a chłopaki to mają jeszcze 9. Panie doktorze, tutaj ma ranę i co z nią zrobić? No tutaj, tutaj to się wyliże, chłopak dosięgnie, no językiem to wyliże. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Co tu się wydarzyło? Wie pani co, mogę pani spojrzeć na te plecy mojego konia, bo mam wrażenie, że ostatnio jakieś tutaj bóle występują. Bóle, a coś się, trening miał, przewrócił się, czy coś się wydarzyło? Nie, a ewentualnie coś mogło na padoku się wydarzyć, ale to ja tam nie widziałam. A jak konik pokazuje, że bolą plecy? Oj, tak się ugina, wibracje też tutaj jakieś często występują. No ja tu nic złego nie widzę, przeciążenie najwyżej, ale tutaj... Plecy nie są bolesne, nie widzi pan, no nic, miękkie jak ciasteczko, ewentualnie nasmarować czymś, ale wykąpać, na pewno wykąpać, no dużo kurzu, piasku, no tak, nie może... Tak, to może przez piasek? Tak, oczywiście, przez piasek,
wszedł kurz, oczywiście kopać, najlepiej kopać po każdej jeździe, całego, to ludzkiego, szapon, jak najbardziej, taki manusanem najlepiej, tak całego konia wymyć, codziennie to będzie dobrze, naprawdę. Ale ona przecież pomoże. Czysta jest w sumie. Nie, tu brudne, tu się kurzy, no jak taki koń brudny, zakurzony, nie, tak nie może być. To czyste zwierzę, ono musi być czyste, cały czas, pan, ja się znam, ja wiem. Pan mi wierzy. Dobrze, będę myć. Będę dobrze, to proszę myć i tu stajnie też najlepiej, tam stajennik myją, bo tutaj kurzu za dużo. Od tego kurzu, on się unosi, on tu zostaje. A, tak nie może być, nie, trzeba myć, myć codziennie. Wszystko, najlepiej wszystko myć. Wszystko. W porządku, dobrze. No i pomoże, jeżeli nie to dzwonić, najlepiej dzwonić. W porządku. A po SMS-em. W porządku, dziękuję. No, a proszę, w porządku, może jeszcze pani tutaj... Nie, starczy, ja już się namacałam, już tam patrzyłam, starczy. Mówię, brudne, trzeba umyć. Dobra. Najlepiej umyć. Dobra, w porządku. A gdzie ręce można umyć? To te tu łodzi. A prysznic jakiś macie? A kabina odkażająca jest? Nie, o Boże, to musi być w takim miejscu, musi. Przepisy mówią, Unia Europejska, kabina odkażająca, mata na wyjeździe odkażająca. Wszystko to odkażające musi być w tej stajni, musi. Przekazać właścicielowi. Przekażę. To, dziękuję, ta łazienka, tak? Dobrze, dziękuję. O, boli, ale ogólnie to... Nie będzie to do szycia. No, mi się wydaje, że ta maść powinna wystarczyć i na to to będzie 1500 zł. Ile? 1500 zł. Gotówką czy kartą? Może być przelew? Może być. Kobyłka do badania. O, chyba ta. Przepraszam, ale... Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Przepraszam. Momencik. Tak proszę jeszcze nie przeszkadzać w badaniu. Przepraszam, bo... Ale halo. Mhm. To jest wałach. Ja wzywałam weterynarza do... bo mój koń kaszle. A ja mam tylko kupuję do specjalizacji. No, ale ja wzywam kogoś, kto mi zbada... płuca i... Ale proszę pani, ja właśnie jestem teraz w odbycie i robię USG. Ale to jest wała. Ale co pan pan do mnie dzwonił? Ja dzwoniłam do kliniki. Ja mam kompletną specjalizację, miałem przyjechać klacz, obejrzeć ciążę, a tu mi pani wyskakuje. Ja dzwoniłam do kliniki i prosiłam kogoś, żeby przyjechał, zbadał konia, bo kaszle. Dość długo i siarczyście. I co ja mam teraz zrobić? Ja mam konkretną specjalizację, ja tego konia nie zbadam. Jest pani weterynarzem, to może pani przesłucha. Ale ja teraz tego konia nie zbadam, no bo ja to nie jest moja specjalizacja, proszę panią. Aha. Musi pani dzwonić do innego, przykro mi. Jest może jakaś inna kobyła do zbadania, to jak ja już jestem akurat, to mogę zbadać. Nie ma. Do widzenia. Do widzenia.